Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo już jest po 19 w pół do 8 wieczorem. Dzisiaj taki troszkę nietypowy vlog. Bardzo mało będziecie mnie widzieć, bo jestem tak mega niewyjściowa, zero makijażu, zero fryzury i tak dalej, taka bardzo po domowemu, ale to dzisiaj nie będę się Wam pokazywać za dużo, bo chciałabym Wam pokazać, tak jak obiecałam wiele razy, moje miejsce, gdzie trzymam włóczkę. No więc zapraszam. Od sypialni macie tutaj takie wejście do garderoby. Tu też znowu jestem niewyjściowa, jak widzicie, nawet nie ubrana, ani nic. O, moje ciapuszki. Wchodzimy tutaj do tej, do garderoby. O, tu oczywiście mam osobne światełko. I wiadomo, różne rzeczy, wiszące ubrania i tak dalej, poskładane ubrania, ale główną taką częścią w garderobie, też jakieś kosmetyki, ręczniki, takie rzeczy, to jeszcze na górze jest dużo miejsca i walizki, wszystko tu jest, ale jak widzicie, bardzo dużą część w garderobie zajmują włóczki. To wszystko, zobaczcie, to są moje włóczki. I za chwilę Wam pokażę właśnie troszkę. Tu są takie bieżące projekty. Ja jeszcze nie pokazuję, bo mam tutaj rzeczy, które są w ogóle niespodzianką. Tu mam jakieś szuflady, ale to są rzeczy w zasadzie ubrania. Tutaj w jednej z szuflad są włóczki na maskotki, aksamitek i Himalaya Dolphin Baby. Tutaj są takie też i projekty, między innymi na tutorial robię taki nowy sweterek, są też skarpetki, które robiłam na takich zapomniałam, jak to się nazywa, ale chodzi o to, że one się po prostu wyciąga na tym, formuje. Tutaj mam też rzeczy, które... O, nowy sweterek, który dopiero co robiłam. Tu kamizelka, której jeszcze nie wysłałam. Też ta kamizelka na zamówienie, który też jest tutorial, też jeszcze nie wysłana. No i tu też są rzeczy jeszcze nie wysłane, też takie dziecięce, co też już widzieliście. Dobra, idziemy dalej. Tu mam torbę. Torba jest robiona na szydełku. Sama ją robiłam. Też te torby Wam pokazywałam. W torbie są... włóczki Merino w tej torbie. Tu mam jeszcze jedną taką torbę. Dostałam ją z sklepu Mila Druciarnia. I tutaj w środku też są różne takie rzeczy, zaczęte projekty, rękawiczki, też Wam kiedyś pokazywałam. Dobra. Te włóczki to są merino i alpaka, też Wam pokazywałam. Tak samo tutaj z merynosów też te 20 włóczek, całe opakowanie. Tu u góry też trochę widać, tu są takie włóczki akrylowe, które ja robię taki koc, widać na szydełku, słupkami. Będzie to jest wielki projekt, który leży. Tu też coś tam mam z internetu, nie wiem co, ale chyba Himalaya Dolphin Baby. I zaczniemy tutaj. Tu mam Angore Active i jakieś takie włóczki. W ogóle to te pojemniczki są z Ikei. One wiszą na takiej rurce. Zobaczcie, takiej rurce, która jest no, do powieszenia ubrań. To są włóczki skarpetkowe. Tu są merino. Tutaj niżej mam alpakę. I jeszcze takie jakieś recycling, jeszcze tego nie patrzyłam. Tu są takie włóczki dziecięce, tutaj jeszcze takie puchate. Tu też z tej włóczki robiłam tutorial na te właśnie, znacie tą włóczkę, robiłam z niej tutorial, ten sweter z bąbelkami. Tu też mam jakąś taką Milki, zamówiłam ją na
chińskim Allegro. Nawet fajna, bo jest bardzo miękka, ale jeszcze nie wiem, co z niej zrobię. Zamówiłam bardzo dawno temu. Tu mam takie wełna z akrylem. Tu też takie dziecięce włóczki. Tu też dziecięce. Tu są też jakaś mieszanka. Tutaj mam włóczki bawełniane. I przechodzimy z powrotem na tą szafkę. Te włóczki ostatnio ja Wam pokazywałam, tutorial robiłam o tych moich nowych zakupach. Tutaj, słuchajcie, to jest mega wielka, 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 wielka. Nawet nie wiem, czy da się objąć to wszystko. Tu są włóczki bawełniane. Też takie 100% bawełna. Zobaczcie, mam tego pełno. To jest takie w trzech rzędach. Tu są te duże włóczki akrylowe, takie te wielkie motki. No i przechodzimy dalej. Tutaj, zobaczcie, mam w koszyczkach ułożone. Już nie pamiętam, gdzie kupiłam te koszyczki, ale chyba Fisk. To są takie resztki z różnych kolorach. Czasami się przydają, czasami nie. Takie po prostu resztki. Też resztki sznurka. Też w takim małym koszyczku. Tutaj, zobaczcie, mam taki piękny rysunek od mojej córci. Narysowała mi taki rysunek. Sama siebie tak po prostu czasami ma, że coś przynosi fajnego. Tutaj mam pudełeczka, druty. Mnóstwo drutów takich na żyłce. Pod spodem, pod tym pudełkiem, też mam pudełko od mojej przyjaciółki. Dostałam prezent na urodziny. Przysłała mi właśnie w takim pudełku. Ja takie fajne pudełka zostawiam sobie. Zobaczcie, jak mi się przydało. Tu mam druty bambusowe, nie tylko, bo też metalowe, ale takie po prostu nie na żyłce i też na żyłce. Dobra. Tu mam szydełka. To jest taki cały komplet szydełek. Tu mam cały komplet Adi. To też kiedyś pokazywałam ten zestaw. I tutaj parę z Knitbro. I teraz też Zisk. Ta cała jest szafka Zisk. I zobaczcie, ja sobie tutaj tak posegregowałam. Tutaj mam, no właśnie, to nie jest reklama. Po prostu wykorzystać możecie takie pudełeczka na, tu mam znaczniki na przykład, tu mam igły, tu są guziczki, nawet po kremie mam guziki. Nic, ale w tym nie mogę tego odkręcić jedną ręką. Tu mam guziczki. Dobra, idziemy dalej. Tu mam takie rzeczy. To jest coś ciekawe. Też będę chciała Wam nakręcić, o co w tym, z tym chodzi, jak się robi takie zatrzaski. Tu mam też jeszcze szydełka i taki drut do robienia warkoczy. Idziemy dalej. Tu też są druty, ale ja z nich nie korzystam. To są takie, ja ich kiedyś pokazywałam, przeróżne druty, ale one są takie bardzo krótkie. Nie wiem, na czapkę, skarpetki. Nie lubię tych drutów. One są, ta żyłka jest bardzo ciasna. Tu mam takie blaszane pudełeczka. W nich są różne rzeczy. Takie tu używamy. Igły, szpilki, nożyczki. Tak, troszkę bałagan w tych pudełkach. Idziemy dalej. Tu mam rzeczy do robienia maskotek, ale też, zobaczcie, pompony. Tu są na przykład, mam też dwa takie pudełka po ciastkach, czyli nic się nie zmarnowało. Tu na przykład mam do robienia lalek, zobaczcie, takie włosy, drucik. No i w tym drugim też jest mnóstwo rzeczy, nie będę teraz odpinać. Przechodzimy dalej. Obok też, zobaczcie, są takie. Tutaj mam takie rzeczy, ogólnie włóczki, na które nie mam pomysłu. Takie, tak, jeszcze dodatkowa taka szufladka z włóczkami. Nie wiem, co z nich zrobić. Tutaj mam też do zabawek różne zakupki, kółeczka, roliki. Różne metki, oczka do zabawek.
różne takie metki. I to wszystko jest posegregowane. I trochę wypełnienia do zabawek miejscowo. No i to już jest inna szafka. Dobra, to są wszystkie rzeczy, gdzie mam włóczki. W miarę mam tutaj, jak widzicie, takie poukładane, posegregowane, ale to jeszcze nie wszystko. Idziemy do pokoju. Tu mam jeszcze taką komódkę i też koszyczki i też mam właśnie z tego będę robić, z tej włóczki będziemy robić tutorial. A tu mam taki, w tym koszyczku mam takie bieżące prace. Między innymi tutorial robię teraz na tą sukienkę. Zobaczcie, już prawie ją zrobiłam. O, prawie zrobiono. Zresztą robię taki nowy sweterek. To są takie bieżące rzeczy. No dobrze, i to już wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik troszkę inny Wam się spodobał. Zobaczyliście, jak ja przechowuję moje rzeczy do robienia i mniej więcej jak to u mnie wygląda, ile tego mam. Myślę, że jak każda dziewiarka mam tego za dużo. I, ale staram się jakiś taki mieć ogólny ogląd, wiecie, na to, jak to wszystko jest zorganizowane i poukładane. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, dajcie znać, jak Wy przechowujecie swoje włóczki, gdzie je trzymacie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tutorialu. Pa, pa!